Okej, okay, moi drodzy, jeśli jest jakaś seria filmowa, na którą nie czekałem, nie zasługuje, nie potrzebowałem i tak dalej, to właśnie ta. Więc dostajemy kontynuację pięknej katastrofy. Super. Beautiful Wedding czyli Piękna Katastrofa 2. Tak, teraz będzie seria, pewnie Beautiful coś, Beautiful tamten, Beautiful Divorce, a u nas jak w Szklanej Pułapce. Będzie do końca Szklana Pułapka 7. Nic do tego nie mam, bo tytuł jest jak najbardziej adekwatny do filmu. To druga część przygód Travisa i Abby, granych przez Dylana Sprouse'a i Virginię Gardner. Tuż po tym, jak w jedynce się spiknęli, tutaj film rozpoczynamy wegasowym. O mój Boże, jesteśmy w hotelu, co się stało? Patrz, wzięliśmy ślub, w związku z czym biorą... Chyba coś, co wygrali po pijaku, czy ukradli, czy, czy coś, ale że mają jakieś tam 10 tysięcy dolców i uciekają helikopterem do Meksyku, i cały film to jest taki wakacyjna komedia romantyczna o tym, że są w Meksyku, i oczywiście chodzą tam inni, inni faceci i ładne dziewczyny, i będzie, o oh, mój Boże, jesteśmy zazdrośni, pasujemy do siebie, może rozwód, a może będziemy tamten. <laughs> Michał, oddychaj. No dobra. Zacznijmy od hiperkluczowego tematu. To znaczy, jak mówiłem o jedynce, która dostała ode mnie godne 1 na 10, to byłem niesamowicie sfrustrowany, jakby poziomem główna filmowego, jakie mi Zaprezentował pan e, Roger Campbell. Campbell tak? Roger Campbell, tak, który jest scenarzystą, reżyserem, reżyserował on też drugą część after, oczywiście to jest jakoś tam powiązane, źródła aktorów, znowu jakaś ekranizacja książki, i tak dalej, i tak dalej. I już po mojej recenzji sfilmowani dali swoją recenzję i powiedzieli w niej, że to jest według nich parodia. I dużo osób mi potem pisało, że ja chyba nie zaczęliłem, że to miała być parodia. I to jest bardzo ciekawy temat. W zasadzie to jest jedyny ciekawy temat a propos tej serii, to znaczy, czym to jest, czym to chce być, czy to działa, i tak dalej. No bo jeśli mamy coś, cokolwiek, jeśli chodzi o sztukę filmową, wyciągnąć z takiego gówna, jak beautiful disaster. No to uważam, że to jest ciekawy temat właśnie, nie? Potencjalnie. Powiedzmy. I powiem wam, że do teraz sam ja nie wiem, ponieważ moim zdaniem jedynka poza jedną sceną tego niszczenia pokoju na koniec praktycznie nie miała znamion parodii, poza tym, że jest ultra głupia. I to jest moje pytanie. Szczerze ja nie wiem. Ja nie wiem, no czy co Wy o tym sądzicie? Bo jestem w święcie przekonany, że oba filmy robione są tak specjalnie. To znaczy pan Roger Campbell, czy jak mu tam, on wie, że tutaj nie napisał nowego Roma i Julii i za 500 lat nie będą wymieniać jego między Szekspirem a tam jakimś innym jako twórców romkomów i ludzkich związków i relacji, on wie, że robi debilne gówno dla nastolatków, ewentualnie starszych osób, które lubią debilne gówno, taką na zasadzie, wiecie, teen dramę i tak dalej, nie? Yy, więc jasne, to, że ten film jest wewnętrznie świadomy, to, to w dwójce jak najbardziej też widać swojej własnej głupoty i tego, że to nie jest nic na serio, to ja wiem, ja się z pełnictwem zgadzam. I to jest też jakby plus tego filmu, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, że nie mamy tu takiego... Patryk Vega i inne tego typu filmy, obnażamy prawdę, albo coś, albo tam po, najlepsza komedia romantyczna dla pokolenia. Nie, oni wiedzą, że to jest takie właśnie after, tylko jeszcze głupsze, nie? Ale czy to znaczy, że to jest parodia? Jak wejdziemy w jakieś tam definicje słownikowe. To jednak parodia wygląda, czy tak mi się kojarzy bardziej, jako coś zdecydowanie idącego w stronę wyśmiania. Albo już może przeczytam, że podgatunek filmu komediowego, który ma na celu ośmieszenie dzieł oraz prześmiewcze naśladownictwo istniejącego dzieła bądź gatunku. E, jak zrobimy krok obok. Astisz, dzieło plastyczny lub utwór literacki albo muzyczny, no, może być też filmowy, będące świadomym naśladownictwem innego dzieła lub jakiegoś stylu. I pastisz na przykład nie musi być jakby wyśmiewać, może po prostu naśladować, może ktoś zrobić e, po prostu fajną zabawę czymś, co już było wcześniej, tak? I jakby to, żebyśmy wiedzieć, że to jest o, ktoś udaje trochę Tarantino, niekoniecznie w formie głupiej, może być po prostu coś Naśladowane z różnych kierunków, że tak powiem, no nie? I jak myślę o pastiszach, właśnie i parodiach, no parodiach powiedzmy udanych albo no, co kto lubi, ale wiecie, takich, które, nie wiem, jak piszecie w Google, tak jak teraz to zrobiłem, parodie filmowe, no to będziecie mieć jakiś tam Mid the Spartans, gdzie parodię 300 i wielu rzeczy, jakiś tam e, Leslie Nilsena, jakiś disaster Movie, e, wy znacie te filmy, straszne filmy, na których tam się pewnie moje pokolenie trochę wychowało, czyli dosłownie bierzemy coś, co tam, nie, było jakiś horror, i przerabiamy tę samą scenę na coś mega takiego śmiesznego. Głupiego, przerysowanego parodia. Tutaj znowuż, tak, w jedynce się zgadzam. Była ta scena niszczenia pokoju, że w każdym tego typu filmie jest, że oni się zaczynają tam całować, bzykać i niszczą pokój. I tam było tak do przesady, nie? To była scena, gdzie mogę powiedzieć, się zgodzić, że to wyglądało mi na parodię. Natomiast większość, także cała reszta tamtego filmu, może jeszcze jakiś wyjątek znajdziecie, nie pamiętam już, tak, ale może większość tamtego filmu i praktycznie cały ten. To nie jest coś, właśnie taka jakaś cecha after wzięta. Weźmy sobie cechę after, skoro to mać parodia after, że oni się co chwilę kłócą i potem się bzykają no nie i jakbym chciał zrobić parodię tej sceny, że wiecie Hardin Wafter jest co chwilę po prostu na zasadzie, było już okej, okay, on ją kocha, Tess, you're my fucking love i bla, bla bla bla, po czym 10 minut później Hardin, nie wiem, patrzy, że ona gada z kelnerem i Hardin jest kurwa idzie po butelkę chleje i coś niszczy i kogoś tam idzie w bójkę się wdać i tak dalej, nie? Jakby coś takiego tu się wyda miało to być parodią, to widziałbym taką sekwencję, na przykład wyolbrzymioną, że dosłownie w ciągu jednego wieczora na schodzie siedzą przy stoliku i jest zmiana nagle kurwa zabije tego kelnera 7 sekund później do dosłownie na ekranie A, kocham Cię ten znowu o, kurwa jakiś inny koleś przeszedł taki jak sketch bardziej no nie to byłaby jakaś forma parodii dla mnie rzeczywiście się bierze tamto to jeżeli ja widzę, że oni ten reżyser wink wink robi ja mówię aha znam oglądałem tamten film kojarzę ten motyw kojarzę ten wiecie ten rodzaj e, fabuły te jakieś tam konkretne rzeczy tamtych, cechy tamtych bohaterów i tak dalej cechy tamtych filmów tymczasem tego nie ma tutaj jest mniej więcej to samo co tam czasami głupiej Czasami nie głupiej, czasami po prostu tak jak tam. Natomiast ten film, poza tym, że nie bierze się na poważnie i jest taką durną komedią, jest debilny. Po prostu jest głupi, jest cringeowy, jest, jest, jest po prostu głupi. Nie ma. Gagi nie mają, już po, poza samą aspektem parodi bycia parodią, czy nie, nie mają żadnego sprytu, żadnej kreatywności, żadnego. Nie wiem, no czegoś, co by rzeczywiście miało być śmieszne, czy jakieś sprytne, czy. No nie są to, wiecie, no nie, nie ma tutaj nic, po prostu nic wartościowego. To jest po prostu głupie. I jedyne, czym to się wybija ponad taką płaskość tej swojej głupocie, to są czasami sekwencje, które wchodzą na poziom głupoty taki, że dosłownie widzę, że ten reżyser, scenarzysta siedział i myślał, Okej, okay, co teraz zrobić, żeby obudzić tego tam widza znudzonego w kinie? Zróbmy coś jeszcze głupiego. Co będzie najgłupszą rzeczą w tej chwili? No i tak jak, proszę bardzo, spoiler alert, tak jak w pierwszej części mieliśmy sekwencję, że z tego co pamiętam, bardziej pamiętam z tego, że opowiadałem w recenzji później z Niedowierzaniem, że ona, on, on się, oni śpią ze sobą, ale tam jakby nie są razem, tylko spali w jednym łóżku. I on miał wzwód, wiecie, poranny wzwód przez kołdrę. Będę mówił dzisiaj o takich rzeczach, także, jeśli ktoś nie lubi słuchać o wzwodach, bzykaniu itd., to wybaczcie, nie ten film, nie ta recenzja. Trzeba o tym pogadać. I ona zaczęła tak, jakby mu go masturbować przez kołdrę. Chyba myśląc, chyba miała sen, że jej się śniło, że, że, że głaszcze kota, czy coś takiego. No, jakby. Uch, po prostu poziom głupoty tego i to nie, nie wiem, mnie to nie śmieszy, no nie, w żadnym stopniu, no nie, nie widzę tu żadnej parodii tych afterów też i tak dalej, idiotyczne no to tutaj mamy takie taking, taking it up a notch czyli takie podbicie stawki o piętro, wiecie w zasadzie schodzimy po dwa schodki, a nie po jednym <laughs> ponieważ mamy podobną scenę że ona jest w łóżku z obcym facetem gdzie w ogóle, żeby wzbudzić zazdrość w, na, w naszym, tym, tym swoim obecnym mężu, e, idzie, znajduje tego chłopa zresztą z pierwszej części, który akurat też przebywa w Meksyku w tym hotelu, co oni, cóż dla przypadek, i znajduje go w pokoju jakimś tam, prawda, przy basenie i tak dalej, wbija mu na chatę, chłop śpi. Ona dosłownie skacze po nim, robi se, próbuje sobie z nim zrobić zdjęcie, żeby wzbudzić zazdrość e, tego swojego chłopaka, bo wiecie, tam on wzbudził w niej zazdrość, bla, bla, bla. I dosłownie chłop się nie budzi, mimo że ona tam się potyka, cała szafka się przewraca, coś się tłucze. Ona dosłownie robi, chce z nim zrobić zdjęcie, więc go tam się układa. Ono chłopiec po prostu jak po tabletce gwał gwałtu albo jakiejś, nie wiem, śpiące farmakologicznej i tak dalej. Nie jest to chyba. Ja, ja trochę wyłączałem się momentami w tym filmie. Ciężko utrzymać koncentrację, mimo że musiałem, bo wiem, że kamera kurwa, potem będę musiał nagrywać. <laughs> Ale wydaje mi się, że nie było nic powiedziane, że on tam nie wiem. Wziął za dużo środków na Po prostu cena jest tak głupia. tak głupie. I nie tylko, że ona tam z nim robi te zdjęcia i tak dalej, w końcu on ją jakoś tam przygniata, na zasadzie przez scenę się przekłada drugi bok, bierze ją pod ramię i usypiają. I mamy scenę, że ona się budzi następnego dnia. Idiotyzm, to jest, jest, to jest tak głupie, że ciężko uwierzyć, że człowiek to wymyślił, ale po tym jak się mają obudzić i oczywiście w tym momencie ten jej mąż, ten nasz główny bohater, zapomniałem, jak on się nazywa, ale nieważne, ten prawda, Dylan Sprouse, yy, co też grał w After, yy, oczywiście ich widzi, oczywiście podchodzi do tego pokoju hotelowego na zasadzie, żeby ich nakryć i ona przez sen, on ma wzwód, ona przez sen zaczyna mu klasycznie prawda, masować penisa powiedzmy i oboje jakby śpią, ona to robi przez sen jemu, on też śpi i on w tym czasie, jak ona mu zaczyna, prawda. dokonywać pewnego aktu seksualnego przez kołdrę, on zaczyna robić coś w stylu. Wow, rough, wow, wow! Na zasadzie, że jest psem, a ona zaczyna robić. Miau, miau, miau. Ja wiem, że. Mam tam napisane na dole, że te wpłaty to jest tam buy coffee, że stawiacie mi kawkę w formie napiwku, ale uwierzcie mi, że to się powoli odkłada na terapię. Albo na złoty strzał, jak nie dam rady, nie? W sensie któregoś czasu wyjdę z kina i stwierdzę, że to koniec. Po prostu nie warto. Jakby. fakir po prostu nie ma, nie da się. I to jest podsumowanie tego filmu. Jest to ultra głupie, cringeowe, rzeczywiście się byli niedobrze, ale nie widzę tu nic, co to parodiuje. W, ps, jakby. W poprzedni film? <laughs> to jest parodia z jakby jedynki, nie? To jakby. Ciężko, wiecie, jakby to, to gadanie przez to jest parodia, nieważne. Samo w sobie jest oczywiście idiotyczne. I wszystko w tym filmie takie jest, tylko że tak jak tutaj, to przynajmniej człek najpierw się budzi z takim... Nie wiem, sam zaraz zadzwonię po księdza, <noise> ale przynajmniej coś się dzieje, nazwijmy to, chociaż nie chciałem tego oglądać. Sam nie, sam nie wiem, nie? Czy, to, czy wolałem się nudzić, czy <noise> oglądać takie debilne sceny. Ale przy każdej takiej debilnej scenie na chwilę człowiek się wybudza. Natomiast większa część filmu jest po prostu nudna. I wiecie, zastanawiałem się na przykład. Ten film jest tak leniwie napisany przy tym, nie, żeby to chociaż była taka seria debilnych gagów. Ale na przykład weźcie wątek tego, że poza naszą główną dwójką jest też ta dwójka innych znajomych, inna parka z nimi. Ja w ogóle nie pamiętałem, że oni byli w pierwszym filmie, nie pamiętam tych ludzi nie pamiętam do tego filmu, ale niech będzie, że byli. I ta parka, oczywiście, też jest wątek, że się w trakcie tego wyjazdu pokłócą, żeby na koniec mieć, mieć zejście i Happy End. Klasycznie, no to jest szablon takich filmów zawsze, no nie? Praktycznie. I ja mówię tak, jak oni to. W jaki sposób ten scenarzysta, ten Campbell to napisał? Rozumiem, że jest na podstawie książki, ale nieważne. W jaki sposób to napisał? Tamten, po pierwsze, nagle randomowo z dupy coś mówi, że on by chciał polować na jakieś zwierzę. I tam ma takie, o mój Boże, nie znałam go, chce polować. Co może być prawdziwą rzeczą w życiu, że mamy różne wartości i tak dalej. Ale to wyszło tak w tym filmie z dupy, tak? Naprawdę taki, taki randomowy pomysł, jakby random jakiś ten, jakiś generator przypadkowych fraz czy hobby nagle zadziałał po prostu w necie. Po czym jest taka scena, że ona. Siedzi z tym, że dwójka bohaterów siedzi a i gadają, gadają, i on nagle tak jakby spada z nad nich, tak jakby cały czas siedział na drzewie, nad nimi na jakiejś palmie, i udaje głupa, oczywiście ich podsłuchiwał. Nie, nie wiem, jak on tam wlazł, nie wiem po co to było, nie, nie było ani śmieszne, ani ten, jest idiotyczna scena. Jeden wielki idiot z po prostu scena, Po czym ona mówi potem, taka jest wiecie, sadziwa, nie wiedziałam, że on poluje, jeszcze nas podsłuchiwał i koniec, się rozchodzą, I potem ich drogi się rozchodzą w filmie. Wie, to nawet nie to, że on wiecie, jakąś tam dziewczynę podrywał czy coś, bo ten nasz główny, ten Dylan, to on tam ma taki wątek, że podchodzą do niego dwie laski, oczywiście debilna scena, zdejmują biustonosze, cycki na wierzchu, a on jest taki, no patrz na moi tam w zasadzie, no, no, ćwiczyłem, nie? Więc ta nasza bohaterka ta ma prawo się na niego ze złości, bo on się zachowuje jak dupek, no nie? Eee, ale ta dwójka tych pobocznych, to tak naprawdę takie, no nie wiem, może trzeba było przedyskutować tą kwestię tego polowania i, i, i tyle, albo nie, cokolwiek. I oni się rozchodzą na cały film tak, jakby. po czym nasz bohater, ten drugoplanowy, ten kumpel ma wątek, że na mieście są jakieś walki kogutów i on uwalnia koguty, kradnie ileś tam klatek, po czym wszystkie je otwiera u siebie w mieszkaniu i wątek jest taki, że te koguty okazują się być kogutami mordercami, zaczynają się napieprzać i generalnie scena, no znowu trochę jak z jakiejś parodii, trochę jak straszny film, ale nie aż tak jak straszny film, jak tam się Sydney z biła, tylko tak... Nie aż tak. To jest wciąż w tych widełkach po prostu głupie, bo tam są sceny, że on się czoła i ucieka, pióra nad nim latają. Potem w ogóle wraca do tego pokoju, to ma coś napisane na ścianie. Teraz rozumiem, że koguty po prostu napisały na ścianie. Także film idzie w takie debilne momenty, ale tylko czasami. On nie jest cały czas taką parodią. Wyobraźcie sobie, że straszny film byłby cały czas taki w miarę, w miarę normalny i nagle coś ultra głupiego. Nie, straszny film w każdej scenie ma jakiś gag przerysowany razy dziesięć, a nie, że raz na jakiś czas. To jest dziwaczne po prostu scenopisarstwo, znaczy dla mnie po prostu słabe, no bo po prostu to jest debilne, no nie? tak jakby mieli wyjebane bo, a, piszemy tam raz normalną scenę raz ten raz hiperparodia raz normalną raz, 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 scenę po prostu to jest głupie to jest po prostu głupie generator randomowych scen tak i gagów i ta bohaterka z tym chłopakiem ona potem no próbowałeś rotować te koguty on no bo nie mogłem patrzeć i się schodzą cały wątek I jedno, co ten film mnie zaskoczył, to czerpiąc z polskich paździerzy. Polskie paździerze, typu te kogle mogle, takie robione tak dla, na zasadzie M, jak miłość dla babć trochę, są, bardzo często zauważyłem, że wykorzystują debilne efekty dźwiękowe. To znaczy mamy efekty dźwiękowe, typu, tak jak z takie ding ding, krąg krąg, jakieś takie, ktoś mówi coś, nie wiem, no, nie wiem jak to, jak dać pan przykład, bo to jest na mnie tak obce, debilne, że nawet nie wiem ten, ale na zasadzie, że właśnie ktoś robi, nie wiem, tak jak w tym ostatnim kogle wyciela, na, wyciąga nagle widelec i jest Taki wiecie, dźwięk z kreskówki, no nie? I tutaj też są takie momenty takiego czy to dźwięków, czy santraku, po prostu wyciągniętego prosto z debilnej kreskówki. I już w ogóle muzyka, która wchodzi momentami, jak nasi bohaterowie chcą się bzykać pierwszy raz w tym hotelu, i jest sekwencja, że coś na zasadzie, że on nie ma gumek, i oni zaczynają, on mówi, no to wsać tylko na chwilę, i on wchodzi na nią. Wybaczcie cringe, ja wiem, ja wiem, ja miałem second hand cringe, znaczy miałbym. Ja miałem cringe, a wy macie second hand cringe, jak ja to opowiadam. Ja rozumiem, no przykro mi. Ej, weszliście na ring, dostajeście w ring, dobra. Eee, sami chcecie wyłączcie tam recenę nie oglądajcie tego kanału. <grym> w każdym razie on w nią wchodzi na centymetr i pojawia się na ekranie taki narysowany penis i jest tak jakby zmiarką, że centymetr, po czym robi jakiś tam ruch Gum! przy jakiejś muzyczce typu i wchodzi na 2 cm. Fum, po czym coś tam się chwilę samoczą i robi. Bum, i jest taki że urosło tam na zasadzie do 7 cali, także ponad 20 cm, także pan Dylan, prawda, Z tego. Dużo żartów o tym, że ma dużego penisa. Nie? a i to śmieszne, ani to ten, ale jest. Także, także tak, e, zaczynam czuć ten cringe jeszcze raz. E, muszę skończyć tą recenzję, bo zaraz naprawdę się zofuje. I to wszystko przy takiej muzyczce typu właśnie takie jakieś akukaracza tam coś tam zleci. Nie takie w ten soundtrack, który ja, ja, ja nawet nie ja wiem, to jest jakieś, nawet nie kosmici to zrobili, to jest tak dziwne. Ale w tym wszystkim to nie jest ani śmieszne, ani przejmujące. Oczywiście ich relacja, związek, wszystko co się dzieje, cały ten dramat, że się pokłócili, bo on tam na cycki spojrzał że coś. Jest po prostu nudne, jest po prostu wymuszone, jest debilne. Ci bohaterowie wydają się nieprawdziwi, tylko właśnie idiotyczni. Wszystkie gagi, które się dzieją są głupie, momentami przerysowane, momentami nie. No to po prostu jest głupie, to jest po prostu ultra głupie. Ja osobiście nie rozumiem, bo gdzieś sobie myślałem, że no tak, może ten film jest trochę takim jak Szybcy i Wściekli 9, czyli tak... Wiecie, my nie polecimy w kosmos i na zasadzie, a chuj, zróbmy to i będzie przynajmniej będzie śmiesznie, bo wszybcy, Szybcy Ściekli dziewięć, jak już nieraz mówiłem, jeden z najgłupszych filmów historii kina, ale jak go ostatnio oglądamy ze znajomymi, stricte dla beki, fo, jakaś forma autoparodii, okej, okay, bo tak jakby oni parodują sami siebie, no nie? Przekroczyli tą granicę, potem już w dziesiątce zeszli z powrotem do, do bycia po prostu głupi, no nie? No to ten film, tak myślałem, że może będzie czymś takim, ale nie jest, on jest po prostu głupi. On jest po prostu cringe'owy, to jest taki, tak jakby ten K Campbell czy tam kto pisał tą książkę po prostu stwierdził, no dobra, cynicznie, zarobię hajs, tak jak ja teraz, usiądę za chwilę po tej recenzji i kurwa, no ja też mogę wam napisać taką książkę. Co, ja nie wymyślę takich gagów? Następnym razem będą się bzykać i ona będzie wydawać dźwięki psa, on kota, albo kurwa, będzie jakiś, on zrobi szum, a w muzyce będzie po czym będzie ujęcie na nią i ona zrobi co płacą mi za to? Zarobi pieniądze? <głos》>, nie wiem, może tak powiem, Wiecie, może tak cynicznie powinienem do tego podejść na zasadzie, no skoro można za taką pewnie książkę z 200 tysięcy baksów zarobić. Ja, jakby ja nie oceniam tych ludzi pod tym względem, to są dobrzy biznesmeni, no nie? Jakby tylko błagami iść się na to, chyba, że naprawdę was to bawi, no bo nie wiem. nie? Także chcę mieć już. Koniec. Ja po prostu nie chcę tego filmu więcej wspominać jest mnóstwo takich debilnych sekwencji, głównie się nic nie dzieje, nic nie ma absolutnie sensu. Ani ten początek Vegasowy, który był nieśmieszny, ani ich lot do Meksyku, ani to kogo spotykają w Meksyku, ani co robią, ani tam jakiś wrestling z jakąś niepełno, znaczy tam niepełnoletnią dziewczynką, ani to, że się rozchodzą, schodzą i że jest happy że nic tu kurwa nie ma sensu, jest to głównie cringe'owe. Przy debilej muzyce, dziwacznych efektach, naprawdę suchych, czerstwych, debilnych żartach. Jest to po prostu. To, to nawet nie jest parodia, to jest po prostu gówno. Zostaje ode mnie jeden, tak samo jak jedynka. Jeśli ktoś jedynkę traktował na zasadzie, że było to właśnie takie auto śmieszne i tak dalej, no to dwójka się śmiało. Znaczycie, ej, dwójka jest więcej, więcej, chyba tego samego tu mamy, nie? I czekam też na wasze opinie, właśnie, czy uważacie, to jest parodia, czy nie, czy, to, czy my się tu bawimy w semantykę, jak to tylko nazwać. E, ale jeśli to jest parodia, jeśli w zasadzie się zgodzimy z tym stwierdzeniem, dla mnie najgorsza ever, po prostu. Dla mnie, to, dla mnie to po prostu nie działa ani na serio, ani na nieśmiesznie, śmiesznie, ani tak, ani srak. Po prostu nie działa. Te wszystkie sceny, jak ona tam masturbuje typa przez cowdry, i ona udaje kota, on psa, ona przez sen. Ja nie wiem, no, ja powinienem ich pozwać po prostu, wiecie, no, wytoczyć proces temu filmowi, no, ja nie wiem, no. Ty się. Koniec, wymazuję, po prostu delete z pamięci. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym, bo narzekajmy o filmach.